Jest to drugie dziecko, druga córeczka, ma na imię Iga. Poród przebiegł, można powiedzieć, ekspresowo. I o 5:26 powitałam twoją córeczkę. Iga ma 52 cm, waży 3,80. Niech się zdrowo chowa. Bardzo dziękuję. Zdrowia i dla mamy, i dla córki, i dla taty. Przypuszczałam, że będzie to nowy rok i nawet gdzieś tam żartowałam ze znajomymi, z rodziną, że może to być pierwsza dziewczynka urodzona właśnie w nowym roku. Jestem bardzo zadowolona, świetny personel, także naprawdę same plusy. Oddział jest w pełni wyposażony, jest to nowy oddział. Wszystko jest tutaj bardzo przyjazne dla kobiet i dla dzieci. W 2023 roku mieliśmy 487 porodów, w 2022 dla porównania 513, a w tym roku już szósty poród dzisiaj się odbył. Bardzo się cieszymy z każdego urodzenia dziecka w naszym szpitalu, niezależnie od tego, czy rodzą mieszkanki naszego powiatu, czy nie, ale oczywiście cieszy nas każdy poród i każde zajęte małe łóżeczko. Mamy nadzieję, że w tym roku porodów będzie więcej, no bo spadek liczby urodzeń niestety zjawiskiem jest ogólnopolskim, ale chcielibyśmy, żeby nasz szpital tak dobrze wyposażony, pełen fachowej kadry, mógł służyć jak najlepiej wszystkim, którzy chcą w Słupcy swoje dziecko na świat wydać.